Czas na rozmowę o gospodarce, a o gospodarce właśnie będzie ze mną rozmawiał dr Marian Szułucha, Instytut Prawa Gospodarczego. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. O, już państwa, już pana widzimy. I porozmawiamy sobie o tej strategii, nowej strategii Orlenu. Ta już żeśmy przed wejściem na antenę rozmawiali, że to jest strategia, która bardzo dużo wniesie, ale też która wpłynęła jednocześnie na pozycjonowanie PKN Orlen. Czysta energetyka i nowoczesna petrochemia mają wytyczać drogę transformacji grupy PKN Orlen zgodnie z ogłoszoną strategią koncernu do 2030 roku. Planowane nakłady inwestycyjne w latach 2022-2030 wyniosą około 140 miliardów złotych. Panie doktorze, pieniądze ogromne, ale czego właściwie dotyczy ta strategia? Kierunki tej strategii nie są ani odkrywcze, ani nawet zaskakujące, ale ambitna, wręcz imponująca jest skala działań, które Orlen w ciągu najbliższej dekady zamierza zrealizować. Trudno się dziwić właściwie, bo pod pewnymi względami nasz gigant, nasz pion naftowy był przez wiele lat zapóźniony, na przykład pod względem skali działalności. Nam się może wydawać on firmą dużą, ale już na skalę regionu, nie mówiąc o europejskiej czy globalnej, jest co najwyżej średniakiem. Tymczasem w latach 2000 czy wręcz w ostatnich, we wszystkich innych krajach Unii Europejskiej nastąpił proces konsolidacji sektora paliwowo-energetycznego do tego stopnia, że dla przykładu węgierski MOL powstał z połączenia aż 8 podmiotów i we wszystkich innych pozostałych, jak mówię, krajach Unii Europejskiej też mamy już po jednym wiodącym podmiocie, a przynajmniej nigdzie poza Polską nie ma sytuacji, w której konkurowałyby ze sobą dwa duże podmioty kontrolowane przez tego samego akcjonariusza. Przenosząc to na polską rzeczywistość, mam na myśli oczywiście konieczność połączenia Orlenu z Lotosem. Ale Orlen przejął też w ostatnich miesiącach Energię Gdańską, przejmuje właśnie Ruch, a więc zwiększa skalę swojej działalności, zwiększa portfolio swoich usług, zwiększa zakres towarów, które oferuje i będzie oferowane w najbliższej przyszłości. To jest jeden kierunek, a więc po prostu konsolidacja plus organiczny rozwój. Inne kierunki to pójście w stronę odnawialnych źródeł energii. Tutaj konieczność wyznacza trend globalny i nie tylko trend związany z modą pewną, ze zdrowiem nawet, ale także z rachunkiem ekonomicznym, bo odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej opłacalne wraz z poprawą efektywności technologii, które służą do pozyskiwania energii właśnie z OZE, potem do jej wykorzystywania, daj Boże w dalszej nieco przyszłości, obiekt najbliższej także jej magazynowania. A więc OZE, ale jeśli OZE, to także właśnie skok technologiczny. Orlen na ten skok się decyduje i słusznie, bo jeśli będzie stał w miejscu albo rozwijał się tak jak w latach poprzednich, no to oznaczałoby cofanie się wobec peletonu, z którym musi rywalizować, jeśli chce ekspandować, a Orlen także na skalę międzynarodową ekspanduje. I to taki mądry sposób, nie rzucając się z motyką na słońce, ale stopniowo od najbliższych nam krajów leżących bezpośrednio za naszą granicą, aż po nieco dalsze. Ale inne kierunki to są inteligentne specjalizacje, to są centra kompetencyjne, to są nowe modele biznesowe. Na to wszystko zostanie do 2030 roku, jak przedstawił Daniel Obajtek i co pozytywnie przyjęli w poniedziałek inwestorzy, bo akcje Orlenu urosły o kilka procent przy spadających indeksach giełdowych. No, więc to naprawdę mocny sygnał, pozytywny sygnał wzrostu. 140 miliardów zostanie do 2030 roku na te cele wydane, a zysk w tym okresie wygenerowany ma sięgnąć niemal 200 miliardów złotych. I tak w strategii króciutko tylko można przeczytać, że oparcie rozwoju Orlenu w ciągu najbliższych 10 lat
oparty będzie on o energetykę głównie, jak mówię, z OZE, wsparte jednakże motami gazowymi, bo gaz to jest paliwo przejściowe pomiędzy konwencjonalnymi kopalnymi, tak zwanymi czarnymi źródłami energii, a tymi zielonymi i odnawialnymi. Ale będzie też położenie mocnego akcentu na aktywa petrochemiczne. Będą kontynuowane prace nad hubami wodorowymi we Włocławku i Płocku, bo prawdopodobnie, wielu przynajmniej ekspertów tak twierdzi, że wodór to jest prawdziwe paliwo przyszłości, że elektromobilność... Panie doktorze, ale w takim razie ja muszę zadać też to pytanie, pewnie, które zadają sobie także nasi widzowie. Czy my zapłacimy w takim razie więcej? Jak to będzie odbijało się na naszych portfelach, takie inwestycje Orlenu? Nie, Orlen jest świetnie zarabiającą firmą, tylko że obecnie jego model biznesowy, oparty głównie o stacje benzynowe, sprzedaż paliwa benzyny i oleju napędowego, wyczerpie się w przyszłości, której prawdopodobnie oboje z panią redaktor doczekamy, więc zupełnie nieodległie, biorąc pod uwagę tempo procesów, jakie w tym zakresie zachodzą. Mamy do czynienia bowiem z rewolucją wręcz. Dzisiejsze podmioty z Polski i innych krajów, które znamy jako gigantów paliwowych, już nie będą ani gigantami, ani nawet mniejszymi firmami paliwowymi, bo ten biznes w ciągu kilkunastu lat, może nieco ponad dwóch dekad, po prostu się wyczerpie, a w każdym razie będzie się bardzo gwałtownie kurczył. I trzeba wykorzystać ten moment. Plan ten jest, powiedziałabym, właśnie pan też użył tego słowa, spektakularny, ja nazwałabym gigantyczny. A co jeżeli pojawi się na świecie kolejny bardzo poważny kryzys gospodarczy? Czy tutaj jest jakieś ryzyko przeszkody w tej inwestycji? Zawsze czarniejsze scenariusze trzeba brać pod uwagę, ale to nas nie zwalnia z obowiązku planowania przyszłości i naszego, w tym przypadku Orlenu, w jej trakcie rozwoju. Jeszcze raz powtórzę, koncerny, które znamy dzisiaj jako paliwowe, nie będą paliwowymi za kilkanaście lat, trzy lat, dwadzieścia parę. Ten biznes po prostu się kończy. Proszę zwrócić uwagę na pewien symbol. Statoil, jeden z największych na świecie koncernów tego rodzaju, rodem z Norwegii, już zmienił nazwę. Nazywa się od niedawna Equinor. Equi od equilibrium łacińskiego, czyli równowaga, i Nor od Norwegia. Nie ma frazy oil w jego nazwie. I to był główny powód, dla którego nazwa to została zmieniona, dla którego ta olbrzymia firma przeprowadziła swój rebranding w takim właśnie, a nie innym kierunku. Paliwa się kończą, kończy się ten biznes. Może nie kończą się w sensie fizycznym, choć też, tylko że wolniej, ale przede wszystkim kończy się ten biznes, bo wchodzą nowe paliwa, paliwa alternatywne. Ale to nie tylko to, bo Orlen, chcąc dorównać reszcie świata, dogonić się, a może nawet ustawić się gdzieś w czołówce peletonu, planuje wydać w ciągu tych 10 najbliższych lat także ogromne środki na innowacje, bo one tak naprawdę będą determinowały miejsce Orlenu w świecie. Orlen ma na ten cel przeznaczyć 3 miliardy złotych, czyli około 3% wszystkich swoich nakładów inwestycyjnych w tym czasie. Ale będzie też rozwijał bardzo konwencjonalne biznesy. No tu nie sposób nie wspomnieć o ostatnim zakupie, czyli zakupie znanej chyba wszystkim Polakom sieci kiosków ruchu, dzięki której ma on zamiar zbudować, no, w sposób dynamiczny, zbudować silny segment detaliczny, oparty właśnie nie tylko o rozbudowę, budowaną sprzedaż na stacjach benzynowych, ale także o formaty sklepowo-gastronomiczne, jak czytamy w strategii, poza stacjami paliw, oraz punkty odbioru paczek i ofertę e-commerce. I ta oferta e-commerce to jest też częściowo odpowiedź na pani pytanie o to, co w przypadku pojawienia się kolejnego kryzysu. Każdy kryzys jest także okazją do wyciągnięcia wniosków, do wykorzystania jakiejś luki, która się w jego trakcie pojawia. Ale my liczymy, że tego kryzysu jednak nie będzie. Ja tak musiałam zapytać, dlatego że no, trzeba było, ale mam nadzieję, że jednak tego kryzysu nie będzie. I wszyscy z tego kryzysu też gospodarczego, który, no, który jest, mówimy o nim często, będziemy z niego wychodzić w momencie, kiedy zwalczymy już tę pandemię. Bardzo dziękuję. Doktor Marian Szłucha, Instytut Prawa Gospodarczego, był Państwa i moim gościem. Ja Państwu dziękuję za wspólny poranek, ale zapraszam też na wspólne popołudnie. Do zobaczenia.